Siemanko, witam bardzo serdecznie, z tej strony Berkis, a to kolejny odcinek na kanale, czas na odcinek z Dream League Soccer 18. Tak jest, jest ta 18, jednak udało mi się ją zainstalować i zaczynamy tą przygodę. Oczywiście z serii tego nie będzie, tylko pokazuję, chcę sobie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało kilka lat temu w 18 roku. Oczywiście tutaj zawodnika sobie musimy wybrać. Ma bardzo ciekawych, mamy Sané, Garaya, Gundogana, Icardiego, Stonesa, Sona, Rashforda. Weźmy sobie Sané, dlatego że on jest tutaj z najlepszym overallem. No i super to wygląda. To jest nasz trener, bez wyboru trenera. Strzały, super okno, kolejne okno. Zarąbiście to wygląda. Powinniśmy za chwilę, no właśnie, być w centrum i tutaj gra nam mówi o tym, żebyśmy od razu zaczęli spotkanie, więc dobra, zacznijmy od razu to spotkanie z Aberdeen. Jak to wszystko wygląda, czy to jest ustawienie, no bardzo ciekawe tutaj. Welcome to Dream League Soccer, dobra, wszystko ok, wiem o co chodzi. B to oczywiście podanie, C to oczywiście dośrodkowanie, albo no, podanie górą po prostu, bo dośrodkowanie tego nie można nazwać. A to oczywiście strzał. No i skill shot, start meczu, to dobra, zacznijmy ten mecz, jedziemy, jak to wszystko wygląda. Jezu, bardzo dziwnie. Bardzo dziwnie to wszystko wygląda. Czyli Fernandez. Fernandez może z pierwszą bramką i jest, 1-0. Ależ to zaczęliśmy, Fernandez. Jetson Fernandez. Co to by być jeszcze skład, jak on tutaj wygląda? O, jak tutaj. Bardzo wolno szła ta animacja. Zobaczyć skład, jak on wygląda. No dobry to za nie jest, bo tutaj no... Caleta Czara. O, jest Polak, Nowak. Jedyny z takich zawodników, których znam, to jest Caleta Czar. Sane. Bo Caleta Czar teraz gra w Olympique Lyon, więc chyba każdy go zna. Ci, którzy interesują się ligą francuską, wiedzą. Tak, wiem, defending, straciłeś piłkę, teraz spróbuj odzyskać. Wiem, a to świsk, chce to zmienienie zawodnika, więc tu wszystko jasne. To jedziemy. Nie wiem, czy ostaną w miejscu. Dobra, uwaga. Nie wiem, czy oni stoją w miejscu. Ty, dlaczego ja nie mogę? Co się dzieje? Nie mogę ten, ich po prostu zaatakować. Dobra. Na Smith. Teraz jedziesz, na Smith. Oj, troszeczkę ścięło, ale dobra, me Smith. Fisher. Fernandez. Ostry kąt! Aj, niestety. Szkoda, chociaż jeszcze jakby to weszło do bramki, byłoby coś niesamowitego. Niestety Vera nie trafia. Vera pamiętam, bo grałem kiedyś z Dream League Soccer. 18. No, super się wtedy w to grało. Pamiętam, że wtedy miałem w składzie Vidala, Ruiza, Kauta, jeszcze Kauta. No, co jeszcze takie, może być legendy. Także i Fraser, ale niestety zablokowany strzał, ale powiem wam, gameplay tu jest naprawdę bardzo ładny. Bardzo ładny. Za chwilę sobie tutaj wszystko ustawimy, może sobie jeszcze kogoś kupimy. Bo mówię, z tego serii nie będę robił. Chcę po prostu sobie sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Czy ta gra na bota tutaj szła o wiele łatwiej. Na razie na to wygląda, że tak, aż tutaj nie podoba mi się tutaj to samo odbiory, bo jak widzicie, o, teraz mogłem sobie, ale bardzo mi się nie podobają, ponieważ w Dream League Soccer 21 jest taka sytuacja, że mogłem sobie bardzo łatwo odebrać piłkę, chociaż może jeszcze poczekamy sobie na mecz z jakąś tak dużą drużyną, jak będzie, teraz Sané i piłka do Fischera, Fischer musi to skończyć, Fischer, o, niestety, interwencja jeszcze dobitka i 2-0, obejmujemy prowadzenie. Na dwie bramki, ale się to długo wczytuje, strasznie. Ale niestety tak się dzieje, bo niestety tej gry nie ma już w sklepie Play. Więc niestety, no pewnie ta jakość mogła być lepsza. Ale niestety to nie poradzić. Pobrałem sobie z Happy Moda. Jak ktoś będzie chciał, mogę wam dać. No po prostu wpisujecie sobie Happy Mod. Instalujcie go oczywiście no, z internetu, Chrome. Dlatego, że na sklepie Play oczywiście jest ta opcja, ale ciągle wyświetlają się reklamy, co to powoduje, że nie ma w ogóle szans nawet na zajrzenie na stronę główną. A kolejną rzeczą to jest to, że z wersji takiej
Na takiej z internetu jest o wiele łatwiej. No i dobra, gramy drugą połowę. Szybko, o wiele szybciej to zaszło niż powiem wam. Moim zdaniem takie, to jest takie moje uczucie, że to o wiele szybciej zaszło niż ten. Fischer. I teraz Sané. Czyżby w pierwszą bramką? Sané! Ojeju, ale dramat. Ale przy takich akcjach, które się ten... Nie kończą się bramką, o wiele szybciej się ładuje. Nie wiem dlaczego to jest tak, że zawsze taki wiesi się, lagi ma ciągle. Ja bym grał przez internet. Oczywiście nie gram przez internet, a tylko, że tutaj jeszcze w tej wersji nie trzeba było grać internetem. Nie to co w 21, bo chyba już tutaj wcześniej wprowadzili. Vieira, no fajne to byłoby akcja, gdyby to trafił. Niestety nie trafił. Ale no, wprowadzili takie coś teraz chyba w 20 lub 19. Nie, w 20, bo jeszcze 19 gram i tam nie było takich rzeczy. W 20 wprowadzili takie coś, że muszę grać z internetem, aby zagrać. Moim zdaniem jest to trochę bez sensu. Dlatego, że... znowu się ścięło. Ale jest to dla mnie bez sensu, dlatego, że... No, oczywiście, moim zdaniem to powinno być tak, że gdy chcę zagrać z kimś, oczywiście muszę mieć internet, ale gdy gram sobie mecz swoim przeciwnikiem, powiedzmy, no na bota, no to po co mi internet, no to co, jedyne co mogę dostać po meczu to tylko te nagrody, które i tak one patrząc na to nic nie dają, bo dają ci tylko, nie wiem, 30 tylko, co my 30, ale mi tutaj jadą. Ty uwaga, dobrze, caleta. Teraz ciągle zaczynają mi ciągle zacinać się. To nie podoba mi się. Ale wiadomo, no to jest gra, która już nie jest włączona w sklepie Play, więc jej wersja jakoś dobra być nie musiała być z, kurde, 4K gameplay. Bo tak wcale nie jest. Vieira! O, ale ładna akcja! O, co volley! Jeszcze były tutaj takie osiągnięcia takie, że strzel z volleya. Strzel przewrotki, ale pięknie wyszła ta akcja. Na razie najpiękniejsza bramka tego odcinku. Jeszcze chyba sobie zagramy jeszcze jeden mecz, tak mi się zdaje. Ale fatalnie tutaj. Największy minus tutaj moim zdaniem tej gry, nie odbieranie piłek. To jest taka sytuacja, że... O, jak widzicie, nie mogę odebrać piłki, bo moi zawodnicy, oni po prostu tak patrzą na tego przeciwnika, biegają za nim, a nie taka sytuacja, że mogę sobie zrobić zmianę. Oczywiście tutaj nie ma takich rzeczy, gdzie mogę sobie zmienić. O, tutaj tak fajnie się robiło kiedyś, bo jak widzicie, no wcześniejszy, teraz to chodzi, że po prostu zobaczyć, nacisnąć na kółko. No i coś czuję, że tu będzie dziwna akcja. Vieira, ale prosto w bramkarza. Za chwilę zobaczymy sobie całe menu główne, jak to wszystko wygląda. Wygrywamy oczywiście spotkanie, victory. Dostajemy jeszcze za to i starting bonus. To wszystko wygląda. No patrzcie, o to mi chodziło, że tutaj mogę sobie kupić danego zawodnika w każdej chwili. Weźmy sobie max walut, nie, może sobie kupimy jakiegoś. 1000. Czy jest to jakiś tysiak? No możemy sobie, a mamy tutaj free scouta. No możemy sobie atakującego sobie kupić. Jacko. No, trochę drogi ten Jacko. Ja wygląda tu wszystko. No, ja mogę sobie zmienić ustawienie na... Mogę? Mogę! No i koks. O, no i tutaj te ustawienie dla napastnika. Jeszcze sobie rolę ustawię. Kapitanem Sané, karne Sané, wolne Sané, ale sobie tutaj ustawię taką rzeczę. O! No i teraz moim zdaniem jest dobrze. Możemy zagrać mecz z Henerven. Jak tutaj to wszystko wygląda? Statystyki, custom teams, o sobie ustawię zespół, Dream League logo. No i nie wiem jak to można nazwać. No powiedzmy sobie bierzemy jakiś tutaj zielony, drugi kolor, czerwony chcę, dobra, nieważne. Powiedzmy sobie biorę jakiś tutaj, nie wiem jak tutaj kolor sobie ustawić, ale dobra, nieważne. O, tutaj taka rzecz. Nie. A dobra, niech tak zostanie. Zasejwujemy sobie. Zapisane Edit Kit. Jak to wszystko wygląda? Home. Edit Kit Color. No ten kolor możemy sobie ustawić. O taki. O. Oj. Możemy sobie zapisać biały. O. To mi się podoba. I taki niech będzie czarny. O. Czarniusieńki.
Idę bramkarza, jak tak zostanie. Nie, save. Chcę sobie zapisać. Zapisało się. No i zapisało się. No i bardzo dobrze. Edit players. Mogę sobie tutaj, nie mogę sobie ich tylko. Edit team name. No oczywiście sobie zapiszę jako Brankers FC. O. Skrót. FC. BFC. No i proszę. O wiele ładniej to wygląda, jak to wszystko wygląda, jak to wygląda ta akademia. No dobra, no bez przedłużania przejdźmy do meczu z Henerven. Czas na mecz z Henerven. Patrzcie, kogo ma Henerven. Martin Odegaard. Nie wiesz, że za chwilę będzie grał w Realu. Proszę bardzo, no i zaczynamy. Mam nadzieję, że to będzie o wiele trudniejsze spotkanie, powiem sobie szczerze. Nie chce mi się grać w takich meczach, gdzie wygrywam 4-0. Chociaż mój przeciwnik w ostatnim meczu kilka akcji zrobił. No i teraz Vera i już zaczynamy to spotkanie od gola. I patrzcie, tutaj już nie ma lagu, więc bardzo dobrze. Chyba na to wygląda, że ta gra po prostu troszkę na początku się zlagowała, bo to był od razu pierwszy mecz z buta. A ja taka sytuacja, że no, chodź pokażę ci menu gówno. Od razu zaczęli, z buta wjechali mi z tym. No trochę nieładnie tak, bo powinni mi na samym początku pokazać wszystko, te menu gówne. A nie od razu dawać mi mecz, bo ja mogę sobie wejść w trening i zobaczyć sobie wszystko. No dlaczego nie mogę sobie przyjąć od niego piłki? Patera. Patrzcie. O tutaj, o, patrz, on po prostu biegnie. On nic z tym nie robi. O. Nie. Dobra interwencja. Tu już widzę, ja będę grał, kurde, z trudniejszymi rywalami. O, tam będzie męczarnia, jak będę, tak. Jaki jest styl tutaj przejmą odebrania piłek, no. Na szczęście moi przeciwnicy mają to samo. Teraz to bym już spokojnie im przejął z 1000 razy piłkę, ale widać, że to nawet pomagało w tym, żeby ci rywale troszeczkę byli trudniejsi do pokonania, chociaż na pewno moim zdaniem, jeżeli mają być trudniejsi, to przynajmniej w taki sposób, gdzie moim jedynym człowieku mogę zrobić, to nie taki wślizg, który nawet nie mogę wykonać. To jest, nie trafiłem w A. O, teraz fajnie mi wyszło. I Fischer. No i mamy 2-0. Alex Fischer, kolejna bramka. No oczywiście zapamiętacie to nazwisko na zawsze chyba, nie? Ale w tej grze jakoś wcale się tutaj nie zmienił. Jadson Fernandez, nie znam tego chłopa, ale mi przypomina Jadsona Fernandesza. Takiego chłopa, co gra w Monako. Sane i jest! 3-0! No to jest chyba koniec marzeń o tym dla Henerven, żeby wygrać to spotkanie z Martinem Odegaardem. No proszę zobaczyć, jak tutaj w 18 rozwinęło się tutaj kilku zawodników. Oj, Sane i 4-0! Wykańczamy, no spodziewałem się trudniejszego meczu, ale na to wygląda, że te 3 punkty będą bardzo łatwe. 1 minuta oczywiście doliczona. Ale gameplay mi się to bardzo podoba. 4-0, oczywiście oni tu sobie robią zmiany. Zmian jeszcze nie robiłem w tej grze, więc pewnie za chwilę sobie zrobimy. Przerzut tutaj na tą stronę. Naismith. No szkoda. O, i teraz piękny ślizg. Oczywiście będzie dalej piłka dla Henevero. No, ale się tutaj strasznie ścięło. Coś trochę cicho tutaj w tej grze jest. Nie dlatego, że mam tyle taki głośnik, tylko po prostu z tego powodu, że no tak po prostu cicho jest, może przez te lagi. Oj. Oj. Będzie sam na to wygląda, chociaż. Pięknie, Celeta. I teraz Naismith. Sane. Fischer. Naismith. O, to był ładny volley. Dobra, robimy sobie zmiany.
Może na boisko wejdzie King. Może będzie takim Kingiem jak... Tutaj, patrzcie, to wszystko się fajnie wykonuje. Biguardo. Faj, za mocno. Ale fajnie to naprawdę wyszło. Mi się to podobało. No teraz już zaczęło być... Tak samo jak wcześniej, czyli po prostu podczas takich cutscenek, tak mogę powiedzieć, po prostu lagi i lagi, jeszcze raz lagi. Ja bym grał, kurde, match online. Nie, może trzeba internet włączyć. A internetu nie mam, no ale dobrze. Chociaż... Czy on stał 5 miesięcy i czekał na strzał? Skoro mógł wcześniej oddać, może mi nawet strzelić gola. No nie wiem, co te boty robili w tej grze, ale teraz Fischer... Świetna okazja, Fischer, Fischer, Fischer! Ale niestety, chciałem dystansu, powiedziałem, że z tyłu biegnie. Gości, to czułem, że gdybym jeszcze troszeczkę pobiegł kilka sekund, to on by tą piłkę przejął. Chociaż zaraz, tutaj takie odbieranie piłki jest tak straszne, że pewnie by patrzył na mnie, bym z tą piłką leciał. No chyba teraz niecelnie zagrałem. Ale w porównaniu do tej gry, bardzo ona mi się podoba. Ale gdyby to byłoby lepsze tutaj animacja przejęcia piłek, czy po prostu lepiej przejmować tę piłkę, to bym tą grę ocenił lepiej niż tą. Bo ten transfer był o wiele lepszy niż ten. Vieira. Where? Aj, mogło być 5 do 0. No w tej drugiej połowie nic nie ugraliśmy. Czy ugraliśmy? Bo wygrywamy, ale nie strzelimy gola. Jest to taki smutek. I cóż, tak kończymy, wygrywamy spotkanie Sané. Tak to wszystko się kończy. No i cóż, o, Alberto Palowski, możemy sobie tutaj wybrać zawodnika. Mamy tutaj Jamesa Rodriguez'a, bardzo fajne wybory. Ale dobra, się z wami żegnam. No, w piątek też będzie coś tak luźniejszego, bo i tak nie mam jeszcze nic do nagrywania. Może jakąś serię taką króciutką zrobię, ale no nie wiem, musiałbym pomyśleć, więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku i się...